Każdy kwadrat poniżej siatki to kwadrat jednostkowy. To jest kwadrat jednostkowy, to jest kwadrat jednostkowy. Każdy z tych kwadratów to kwadrat jednostkowy. Narysuj prostokąt, którego pole powierzchni wynosi 10 kwadratów jednostkowych. Przypomnijmy jeszcze raz definicję pola powierzchni figury. Pole powierzchni to liczba kwadratów jednostkowych, mieszczących się wewnątrz tej figury, pokrywających jej powierzchnię. W takim razie musimy narysować taki prostokąt, który będzie pokrywał 10 kwadratów jednostkowych. No to, żeby było łatwo i prosto, spróbujmy w jednym rzędzie zaznaczyć 10 kwadratów obok siebie, jeden obok drugiego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Niestety nie da się w ten sposób, bo jeden rząd ma tylko 7 kwadratów jednostkowych, a my potrzebujemy 10. W jednej kolumnie też chyba nie wystarczy kwadratów jednostkowych: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Też za mało. Jeżeli nasz prostokąt o polu powierzchni 10 kwadratów jednostkowych nie może być jednym rzędem albo jedną kolumną, to musimy jego pole złożyć z dwóch części. Z dwóch rzędów albo z dwóch kolumn. Albo z większej liczby rzędów lub kolumn. Spróbujmy najpierw z dwóch. Podzielmy 10 na dwie grupy. Każda taka grupa będzie składała się z pięciu kwadratów. Oznacza to, że prostokąt o powierzchni 10 kwadratów jednostkowych może mieć dwie grupy po 5 kwadratów jednostkowych w każdej. Ale musi być jednocześnie prostokątem, czyli nie możemy tych dwóch grup narysować oddzielnie, muszą one leżeć obok siebie. Muszą razem tworzyć prostokąt. No to rysujemy jedna grupa. I druga grupa. Możemy kwadraty jednostkowe policzyć albo je ponumerować. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taki prostokąt możemy narysować w dowolnym miejscu siatki. Jeżeli będzie miał szerokość 5 kwadratów jednostkowych i wysokość 2 kwadratów jednostkowych, to jego pole będzie wynosić 10 kwadratów jednostkowych. Pole tego prostokąta to również 10 kwadratów jednostkowych. Pole tego również 10 kwadratów jednostkowych, ale możemy też narysować prostokąt, który zamiast 5 kolumn i dwóch rzędów będzie składał się z dwóch kolumn i pięciu rzędów. Na przykład tutaj dwie kolumny i 5 rzędów. Policzmy kwadraty. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. Pole tego prostokąta to również 10 kwadratów jednostkowych. Pole każdego prostokąta, który na tej siatce narysujemy i który będzie miał 5 kolumn i 2 rzędy albo 2 kolumny i 5 rzędów, będzie wynosić 10 kwadratów jednostkowych.